Łukasz Kubot, ćwierćfinalista Wimbledonu, pojawił się w Legnicy na turnieju dziecięcym Kubot Kids Cup. Patron turnieju swoją obecnością sprawił małym tenisistom i ich rodzicom wielką niespodziankę. Dlatego przyjechaliśmy na ten turniej, już byliśmy na dwóch tego cyklu i chcieliśmy tych czterech cyklu, tym bardziej, że Łukasz Kubot jest organizatorem, także chcieliśmy, mieliśmy okazję go zobaczyć teraz. Chciałem mieć jego autograf. Łukasz nie zawiódł swoich fanów. Pozował do zdjęć i rozdawał autografy. Cieszę się, że dzisiaj właśnie akurat tak się ułożyło wszystko, że dzisiaj jest rozgrywany turniej, ta edycja. Cieszę się, że mamy fantastyczną pogodę, że mamy coraz więcej młodych sympatyków tenisa. Tutaj celem jest przede wszystkim, aby dzieci czerpały jak największą radość. Wygrana nie jest najważniejsza, aby czerpały radość, by przebijały sobie tak zwane klasyczne piątki. Bardzo miło widzieć właśnie zawodników, którzy biegają, walczą, którzy mają rakiety nawet większe od siebie, ale miejmy nadzieję, że właśnie jeden czy dwie osoby z tych takich młodych adeptów kiedyś będą nas reprezentować na turniejach Wielkiego Szlama. Sponsorem Łukasza Kubota od lat jest KGHM. Tenisista podkreśla, jak istotna jest rola finansowego partnera w karierze sportowca. Odkąd rozpocząłem współpracę z firmą KGHM, że tak powiem, coraz więcej zacząłem grać coraz lepiej, ponieważ zeszła ze mnie ta presja cały czas finansowania siebie. Jestem wdzięczny firmie KGHM, która zawsze wierzyła, od naszego początku, od naszej współpracy, w moje przygotowanie czy w moją pracę, wierzyła, że ten sukces kiedyś po prostu przyjdzie. Także jestem na pewno wdzięczny, dzięki tej firmie mógł się powiększyć mój sztab szkoleniowy, mogłem jeździć nie tylko z trenerem tenisa, ale z trenerem przygotowania fizycznego i z masażystą. Zakończony w niedzielę Wimbledon to historyczny sukces polskich tenisistów. Jerzy Janowicz dotarł do półfinału turnieju, a Łukasz Kubot zakończył swój udział w ćwierćfinale. Taki wynik pozwolił tenisiście na gigantyczny skok w rankingu ATP. Przed turniejem Kubot zajmował 130 miejsce, teraz jest sklasyfikowany na 62 pozycji.